20 marca, godzina 18. Dopiero 20 marca. Czyli proszę Państwa, sesja już jest odnotowana. Komisja Infra 18 i 25 marca. 18 i 25 marca 17.30. A było? Nie mi prawie tego. Komisja Edukacji. Komisja Edukacji 14 marca. O 16. 14 marca, godzina 16, Komisja Edukacji. Ta komisja się musi odbyć troszkę wcześniej, ale jeśli Państwo nie zdążycie, to ja proponuję coś takiego, bo na początku 16 będzie spotkanie z dyrektorami, a właściwa komisja, gdy będziemy rozpatrywać pisma, będzie o 17. Po prostu mi się nie stanie, jak ktoś na to 16. Nie zdążysz. 14 marca, godzina 16, Komisja Edukacji. Komisja Praworządności. 18 marca, godzina 18.30. Praworządność, 18 marzec, 18.30. Masz tu znowu być ludzie. Planowanie i przestrzenne PC. 14, panie przewodniczący? Tak, właśnie. 14, godzina 18. Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa, godzina 18. Komisja IN. Informacja. Godzina 17, 11 marca. Komisja Polityki Społecznej też 11 marca, godzina 17.30. Komisja Innowacji też 11 marca. Klasycznie pan przewodniczący Dominik. No ale zaraz. Mieć tak naprawdę, bo poniedziałki powinny być bez komisji. Nie, to dobre, bo to jest dobre. Nie, z wyjątkiem tylko komisji. A to może dobrze, no to może co drugi tydzień. Co drugi tydzień. Co drugi tydzień. Wszystkie komisje, które są w
zgłoszone przez przewodniczących wcześniej, to znaczy z wyprzedzeniem już, bo są takie komisje, są te informacje na stronie, więc można dopasować się już wcześniej. Poproszę. Proszę to wystać ze strony internetowej. Jest bardzo aktualne. Że to powinno się rozłożyć na cały miesiąc, a nie wszystkie komisje, albo przynajmniej większość jeden dzień. Niekoniecznie wszystkie komisje muszą się odbyć przed sesją, bo czasami komisje, które mają mniejszy zakres, że tak powiem, rzeczy do zrobienia, mogą się odbywać inne poniedziałki, tak mi się wydaje. Środa, 13 marca, godzina 18.30, sport za 13 marca. Gdzie się spotykamy na ryfu? Proszę Państwa, dyżury w marcu. Bo
na to posiedzenie jest oddelegowany Krzysztof Gacek. Stanowisko ogół. A, coś nie wiem. Pani, ja nie wiem, czy jest pan o tym mojego czasu. Znaczy, ja powiem tak, myśmy już dyskutowali trochę na ten temat na zarządzie, więc zarząd zna moje zdanie. Ja generalnie jestem raczej sceptyczna do tego, ze względu na to, że każdy z nas jako radny dzielnicy, zwłaszcza z danego okręgu, jest blisko z tym okręgiem związany, wie, co tam trzeba zrobić. I przede wszystkim jako człowiek zdrowomyślący wie, załóżmy, jak, co jest bardziej potrzebne, tak? Bo, że tak powiem, no nie robię nic tylko na siebie. No dokładnie. I druga rzecz, nie wiem też, jakimi środkami dysponujemy. Natomiast jeżeli część naszego budżetu, wszystko jedno, czy to będzie 5%, 1%, 20%, oddamy, że tak powiem, do dyspozycji mieszkańców, którzy będą decydować, na co to wydać. Więc oprócz tego, że po prostu będziemy mieć tysiące zgłoszeń, oczywiście dla każdego będzie ważna jego ulica, jego parking, jego zielenie, to jeszcze my później z tego wszystkiego będziemy musieli coś wybrać, tak czy owak my, nie sami ludzie jako mieszkańcy. Owszem, często będzie się to pokrywać z zadaniami, które sobie zaprojektujemy wcześniej, które gdzieś tam będą na listach. Przy naszych środkach finansowych to będzie to naprawdę problem. Wydaje mi się, że gdybyśmy na przykład dostali dodatkowe środki z miasta, to owszem, może być zgadzać, proszę bardzo, i mieszkańcy się nawet pozabijają o te pieniądze, niech tam ślą, prawda, nam pisma, co jest dla nich najważniejsze i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że tak czy owak naprawdę, przynajmniej ja wiem, w każdej dziurze u siebie w osiedlu, w swoim okręgu. Naprawdę, jeżdżę, widzę, wiem, co trzeba zrobić, interweniuję bezpośrednio, jeśli coś trzeba zrobić. Bieżące podtrzymywanie, zgłaszam na listy takie ulice, które, że tak powiem, na przykład ulice, które wiem, że są do zrobienia naprawdę w pierwszej kolejności. No to jest moje zdanie. Czy pan Łukasz Radwoce, później Tomek Rutowski, ale jeżeli chodzi o samą ideę budżetu partycypacyjnego, to trudno moim zdaniem powiedzieć, że ona jest zła. To jest forma mocniejszego włączania mieszkańców do tego, aby interesowali się. To jest jakaś kolejny krok w kierunku budowy społeczeństwa obywatelskiego. I co do samej idei, ja nie mam nic przeciwko. Natomiast nie mam na tyle informacji, żeby móc spokojnie powiedzieć, bo jakby ja mam obawy, chciałbym, czy na takim spotkaniu takie obawy zostaną gdzieś rozwiane. Nie wiem, czy są jakieś doświadczenia, za granicą pewnie są, ale nie znam ich na tyle dobrze. Czy są jakieś doświadczenia w Polsce, jak to się rzeczywiście realizuje w praktyce? Bo obawa, jaką widzę, to że nagle okaże się, że znajdzie się w ramach na przykład takiej jak naszej dzielnicy jakaś silna grupa z jednego z osiedli, która znajdzie sposób na to, aby wszelkie zadania były realizowane właśnie u nich. No i tutaj do tego to należałoby uniknąć. No, czy jakieś na to są rozwiązania? No bo tutaj referendum na stronie internetowej można, super, tylko głosują tylko niektórzy ludzie, prawda? Jakie są na to metody? Jako pilotaż, czyli czy to byłoby, no nie,
kto w której z osiedli naszej co do moich przedmówców, to ja tylko powiem, że gratuluję Państwu dobrego samopoczucia, że tak, że ja wiem najlepiej, co dla moich mieszkańców jest najważniejsze. Ja tego nie wiem, prawda? Ja z chęcią korzystam chociażby z słowa naszego osiedla, gdzie mieszkańcy pewne pomysły zgłaszają. Jest jeszcze jeden plus tej inicjatywy, o której tu nie chłopowano, to jest mianowicie. Aha, jeszcze raz w zasadzie jednej kompetencji, to jest robota dla nas. To prawda, nie ma żadnej roboty dodatkowej dla nas, wszystko za nami. Że się tak wyrażę, robią organizatorzy, to znaczy oni biorą na siebie obowiązek przeprowadzenia spotkań z mieszkańcami i na tych spotkaniach i formy potem wywodu projektu, to jest tylko ustalenia. Natomiast na tych spotkaniach mieszkańcy też będą informowani o tym, że oni mieszkają w dzielnicy pustej. Kilka razy mówimy o tym, że sporo mieszkańców naszej dzielnicy nie wie, w której dzielnicy mieszka. Dzięki, to ja chciałem się raz dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, że ja mam jedno pytanie, czy to ma dotyczyć tylko radnych dzielnic, a dlaczego nie prezydenta miasta Krakowa? Dlaczego nie radni miasta Krakowa? Jeżeli te zapytania mieszkańcy płynęłyby do prezydenta, płynęłyby do rady miasta, to wtedy byłby zapytany też było do rady dzielnicy. Ale z tego co wiem, to te dwa podmioty się nie zajmują, bo nie najlepiej wiedzą, co jest mieszkańcom Krakowa potrzebne. Nie, jeszcze cały czas na sam.
Państwa, dyskutujemy, a tak naprawdę do końca nie wiemy, jak to wszystko ma przebiegać. Ja myślę, że pan Krzysiu idzie na spotkanie. Nie idzie na to spotkanie, niech dowie się, jakie są szczegóły. Bo jeśli to będzie chodzić o żadne rzeczy typu remont kawałka chodnika, przepraszam, ale jeśli to będzie dotyczyć czegoś głębszego, to proszę Państwa, nas nie stać na to. Bo coś głębszego musi się zacząć od dokumentacji i tak dalej, dalej. I to narzuci finansowanie do przodu. Dobrze, dobrze. Ja wiem, dobrze. To takie rzeczy się odbywają dlatego, że ktoś wygrał grant, mamy te pieniądze unijne. Dla mnie te pieniądze powinny iść właśnie do mieszkańców na drogi, a wymyśla się programy i są tracone pieniądze unijne. Nie są pieniądze unijne. Tutaj rzeczywiście
oczywiście fajnie by było, że zgadzam się z tym, że to nie tylko Rada Dzielnicy, ale również Rada Miasta była włączona i jakiś fragment budżetu miasta był budowany w sposób partycypacyjny, niech się będzie głosowało. Także takie tyle też powiedziałem. Który jest w ostatnich tygodniach bardzo taki bardzo. Czy będzie taka na spory na węgle? Ja sądzę, poprosimy jako szereg ten temat, prawie rozmawiać o rozwoju obcy, ale w naszej dzielnicy, w porządku dzielnicy, to zwane referendum, gdzie faktycznie jest rozprawek jest. I czytam to, co tutaj nasi od samej góry, po stronę niższego samorządu wymyślają. Chcą zakazać stosowania w naszym mieście pani stały. Tutaj w artykule wypowiada się pani dyrektor Wydziału w UKS-u. Wszystko fajnie, tylko tak naprawdę to jest bardzo poważna sprawa. Ja w zeszłym tygodniu była w Krakowie międzynarodowa konferencja, konferencję podzielić, byłem na niej. I z Ministerstwa Gospodarki był jeden z dyrektorów, który między innymi odniósł się do tego projektu. Jak się odniósł? No odniósł się w ten sposób, że nie można. Trzeba się dokładnie zastanowić i to właśnie samorząd powinien między innymi zwrócić na to uwagę, bo nie można nagle czegoś zakazać palenia paliwa wysokiego stałymi. Mało tego, ci, którzy to projektują, może nie wiedzą, że jest taki produkt jak ekogrosze. Który też no nie, może tak właśnie nie wiem, nie znam ten temat, nie ma tego, bo jest kuluarnie i potem technicznie. Natomiast ja uważam, że jako Rada Dzielnicy powinniśmy się w jakiś chociaż małym zakresie, ale zaangażować ten temat, żeby się z rękami nawet w jednym pojemniku nie obudzili i z mieszkańcami, którzy będą nas przychodzić ze swoimi problemami, bo problem faktycznie jest. Tylko on dotyczy nie tyle palenia węglem, co palenia śmiecia. Ja mówię, w tej pytanie raczej to jest taki zakaz wydobywania węgla. To jest największy producent węgla w Europie, człowieku, na rocznik w ogóle. Maciej, ja się zgodzę, że to jest temat ważny, że dużo się o tym mówi, bo jest zima, bo moim zdaniem jak kończy się zima, czy przestanie się mówić. Czymś, co nie należy do kompetencji gminy miejskich Kraków. Wydaje mi się, że już bardziej, tak jak powiedział Łukasz i z Łukaszem dlatego rozmawialiśmy, powinniśmy się zająć od kwietnia, bo w marcu ma decyzja zapaść, w jaki sposób będą ustalane nowe stawki za wywóz śmieci. Tu rzeczywiście, żeby ta informacja do mieszkańców dotarła, żeby potem ktoś wiadomo, jak to się brzydko mówi, że Polacy mają czasami to się może się zdecydować. Zajęcie, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa mniejszych się odnosi do wypowiedzi Krzysztofa, że przede wszystkim Komisja Praworządności powinna wystąpić z wnioskiem do Straży Miejskich o to, aby trucicieli, którzy palą śmieciami, kary maksymalnymi mandatami w wysokości 500 zł. Taki wniosek z komisji złożyłem, no ale no to temat do dyskusji nas wszystkich, czy ma sens podjęcie takiej uchwały. Ja uważam, że samochody spalają na, jak się mówi, ale ja mówię o truciciela, Którzy są przewodniczący Komisji Praworządności, chciał zobaczyć. Tak. Kiedy przyjmuję po prostu kolejny mandat, chcę powiedzieć, że na dzisiaj ma na małe sprawie. Rozmawiałem akurat z naczelnikiem Wojewódzkiego Oddziału Zdarzeń Miejskich, panem Jackiem Stolką, którego spytałem, skąd właśnie jest ta średnia, która była taka medialna podana. Są różne i różne przewinienia, różne ulgi. Jeżeli chcemy wprowadzić państwo totalitarne i samorząd totalitarny, że karamy ludzi tylko z górnej półki, to odsyłam do literatury. Większość osób nie przyjmuje mandatu. Sprawa trafia do sądu, które mogą ukarać do 5000 złotych trucicieli, ale tego nie robią, dają jeszcze niższe mandaty niż Straży Miejskiej. Ze względu na
status społeczny, problemy zdrowotne i tak dalej. To jest niski czy wysoki status? Proszę bardzo, ja tutaj odwołuję do ustawodawcy. Ustawodawca daje takie kompetencje organom sądowniczym. Maciu, ty jesteś prawnikiem, myślę, że lepiej to możesz określić w słowach. Jeżeli chodzi tutaj o głosy rzucicieli palenia śmieci, powstała ostatnio głośna sprawa medialna, nawet dzisiaj jest artykuł na chyba trans.pl odnośnie spalania śmieci, tej matki, która powstała z podaniem dokładnych namiarów i tak dalej. Wpłynęło około 400 zgłoszeń, z czego 300 zostało sprawdzonych jako podane z adresami. Ujawniono dwa podejrzenia. Nie wykluczenia. Powiem tylko tyle, że w jednym z adresów i donosów był dom pana prezydenta Majkowskiego, gdzie spalono obuwie. Być może to jest jeden z tych czystych. Nie wiem, co to jest pan. Bo to jest w Wrocławie jest matka, gdzie się poznaje dokładnie problem adresu. Nie, podaszcie, gdzie to jest. Jest to medialne, że tam jest nasze. Tutaj jest, że to ma dotyczyć Krakowa. Proszę Państwa, Kraków sam sobie nie jest zbyt dużym trucicielem. Trują nas ościenne regiony, dużo całych przybywa ze Śląska. Tutaj też jest literatura odnośnie ochrony środowiska, różne symbozja są. To, że w Krakowie mamy problem duży z komunikacją. Ja tylko ucinając ten temat. Należy pamiętać, że w lipcu, sierpniu, wrześniu, w okresach letnich też mamy smog. Teraz jest głośna sprawa głównie pyłu krakowski, alarm smogowy bodajże. Podają codzienne normy pyłu PM10, ale nie podają innych związków szkodliwych, które są w trakcie roku. Odwołuje się do paliw stałych. Tutaj mówią, jest mowa o paliwach stałych, czytaj węgiel, śmieci, rozumiem tak, to jest oczywiście. Mówi się o, dopuszcza się palenia jako groszkiem paliwami biomasa. Ale znowu z drugiej strony mówi się o zakazie palenia w kominkach, a w kominkach się pali biomasą, czyli naturalnym drewnem. Czyli zejdźmy, prowadźmy dyskusję. Temat jest, proszę Państwa, to już szeroki. Jeszcze nie rozwiążemy tego naszą wieścią, nie jesteśmy w stanie się może tutaj pojąć, bo naprawdę z wielu z nas powołuje się na kwestię doniesień medialnych, każdy z radnych władz wyciąga to z Ja mogę rozwiązać, może no, mówię, proszę. Albo nie wiem.
gdzie zaczął wychodzić takie miesięczne, nazywa się swój serwis informacyjny. Chwilę obecnie nie jest jeszcze jakoś specjalnie atrakcyjny, bo składa się praktycznie tylko i wyłącznie z reklam. No ale jeżeli wierzyć wydawcy, z którym rozmawiałem, on ma aspirację, aby przekształcić pismo, no powiedzmy wzorowane na kropce. I tak, jest możliwość, aby w każdym numerze na drugiej stronie ukazywał się na pół strony, czy na całym artykuł, prawda, napisany przez kogoś. I tu dziękuję Uli, która napisała do numeru lutowego, dziękuję Tomkowi, który napisał do numeru marcowego studium. Jeżeli ktoś z Państwa chciał, to kolejny numer, jak najbardziej na początku parę miesiąca. Dziękuję. Dziękuję. Macie czy ktoś jeszcze z Państwa? Nie ma. Zamykam. 36 sesję Rady Ziemi. Macie moją przyciągnięcie?